Dzień dobry moi drodzy, witajcie w kolejnym vlogu. Pomyślałam sobie, że skoro wróciłam z Rossmana i mam dwie nierozpakowane torby z niego i Alicja śpi, i jest to dobry moment na to, żeby rozpocząć tego vloga po prostu starym, dobrym holem z siaty rossmanowskiej, to po prostu rozpakuję się już z Wami jako pierwsza maseczka, która totalnie nie sprzyja mi w regeneracji mojego kącika ust, bo za każdym razem jak wychodzę i spędzam więcej czasu właśnie w tej maseczce, to mam wrażenie, że ten problem powraca. Ale dobra, jak jesteśmy przy holu zakupowym, to zaczynamy od papieru do pieczenia 30 sztuk, czyli już jest pocięty na arkusze. Marka Rubin. Druga rzecz, taka typowo kuchenna, to foremki do pietrzenia 3 sztuki. Te są z Jana Niezbędnego i ja używam foremek do pasztetu, do jakichś takich małych ciast, do ciasta bananowego, które na przykład ostatnio zrobiłam i zdecydowanie wolę w takich jednorazówkach piec niż w dużych keksówkach, ale zobaczycie, że jedną keksówkę też wrzuciłam, bo wiecie, zbliża się Wielkanoc, na pewno tego pieczenia trochę będzie, poza tym Bartek mnie namówił na zrobienie bloku czekoladowego, który właśnie jest w lodówce. I jak go wyjmiemy później, jak nam wyjdzie, to Wam pokażę i ewentualnie podzielę się z Wami przepisem, bo robiłam go pierwszy raz. Mięta z cytryną, dwie herbaty, ale pewnie druga będzie w drugiej reklamówce. Bardzo lubię połączenie właśnie ziół z jakimś owocem. Ajax żel do mycia łazienek. Ostatnio pod jakimś filmem, nie wiem czy nie pod Denkiem, któraś z Was zaproponowała mi, właściwie wyraziła taką wolę, że chciałaby zobaczyć u mnie Denko z chemią gospodarczą, czyli z artykułami do sprzątania. Może to nie jest głupie, bo ja mam kilka takich rzeczy, do których rzeczywiście wracam i lubię je mieć po prostu w domu do sprzątania. I właśnie ten żel Ajax to jest taki produkt, który ja, słuchajcie, kupuję od kilkunastu lat, o zapachu takim trochę morskim, on jest przejrzysty, dosyć gęsty, pięknie czyści właśnie zlew, umywalkę, wannę, brodzik. Naprawdę bardzo ładnie nabłyszcza, bardzo szybko, bez szorowania działa, ładny, pozostawia taki świeży po sobie morski, czysty zapach, więc naprawdę to jest rzecz, która u mnie po prostu jest must have, a teraz w Rossmanie macie to w promocji za jakieś niewielkie pieniądze. Słuchajcie, teraz będzie napad na króliki. Pokażę Wam króliczki, jakie dorwałam w Rossmanie i nie mogłam się oprzeć, bo były przepiękne i też wszystkie były w jakichś bardzo dobrych cenach. Czekajcie, jak Wam to pokazać? To są takie zawieszki, takie maskotki, zawieszki. Pomyślałam sobie, że one później mogą być fajnymi właśnie zabaweczkami dla Alicji. Więc pierwszy jest w różowej takiej sukienusi. Są też takie w tiulowych sukienkach z dodatkami jakimiś tam perełkowymi. Ten akurat trzyma jajko i tutaj ma takie zawieszki serduszka w tiulowej spódnicy. Bardzo ładny, to wieszę sobie na gałązkach. Ten króliczek do złudzenia przypomina mi maskotki Majlek, takie myszki, które są niebotycznie drogie, a to kosztowało poniżej 10 zł i wygląda naprawdę do złudzenia. Do złudzenia przypomina mi te myszki. To jest taki króliczek w koronkowej sukience. Kosztował, mówię, poniżej 10 zł. I jeszcze taki w jasnej sukieneczce z takimi właśnie parcianymi, brązowymi dodatkami. Uważam, że naprawdę przesłodkie są te króliki. Mnóstwo było tych ozdób wielkanocnych, ale jak ktoś mnie lepiej zna albo dłużej ogląda, to wie, że ja bardzo, bardzo lubię motyw króliczka, właśnie jeżeli chodzi o maskotki, o jakieś tam dekoracje. I ten królik, tak samo jak łoś, renifer na święta Bożego Narodzenia, tak samo na Wielkanoc właśnie u mnie rządzi raczej królik. No prześliczne są te króliczki i myślę, że właśnie dla małych dziewczynek jako maskotki też będą się nadawały. Oczywiście później, żeby nie brała na razie do buzi z koralików, ale tak jak na przykład z tej, to ona nie ma co wziąć do buzi, no chyba, że te oczka. Więc na razie jeszcze tego do łapek nie dam, ale no już niebawem, jak będzie taka, wiecie, zainteresowanie wyrazi takimi maskoteczkami, to myślę, że te króliki jej się spodobają. Poczekajcie, przyniosę jeszcze jedną reklamówkę. Widzę, że trochę zachodzi słońce z tej strony, więc możemy mieć kiepskie światło. Przysunę sobie krzesło, bo ta torba jest dosyć duża. Dobra, i wyciągamy z torby. Pierwsza rzecz to wkładki higieniczne Bella, 60 sztuk, oddychające, bezzapachowe. Następna herbatka to Melisa, tym razem z pigwą, także tak jak mówiłam, bardzo lubię właśnie połączenie ziół z jakimś owocem. I moja ulubiona to jest, słuchajcie, Melisa chyba z wiśnią, z Liptona, ale bardzo rzadko gdzieś ją mogę dorwać. Pasta do zębów Colgate Total Active Fresh i jeszcze jest jedna chyba jakaś wybielająca.
Visible Action, druga. Nie wiem, czy ona ma za zadanie wybielać, zobaczymy. A, jeszcze z tych dekoracji wielkanocnych spodobał mi się taki drewniany ptaszek i on zastąpi renifery, które do tej pory jeszcze u nas stoją, bo jeszcze do niedawna w Łodzi była zima, dzisiaj to już jest po prostu typowa wiosenna pogoda, ale jeszcze do niedawna była śnieżyca i ten ptaszek jest w takim brudnym różu, drewniany, tutaj tylko z piórkiem, także stanie gdzieś tam na miejscu renifera. Kolejna rzecz, którą kupiłam do czyszczenia, oprócz tego właśnie mleczka mojego must have Ajaxu, kupiłam po raz pierwszy lawendowe mleczko marki Frosh, siła płynąca z natury i to kupiłam po prostu, żeby mieć zamiennie z tym żelem, bo wiecie, raz do kuchni potrzebuję, raz do łazienki, więc będę sobie tak żonglować tymi produktami, tego jeszcze nie miałam, ciekawa jestem zapachu, jeżeli miałyście to dajcie znać, bo jeszcze na razie nie będę tego otwierać. Kolejna rzecz to Domestos Zero Kamienia, ten niebieski. Zdecydowanie wolę ten niebieski niż ten zielony. I następna rzecz to Lenor, nie wiem, czy ja chciałam wziąć Lenor, czy ja chciałam wziąć Sealant, kurczę, już nie pamiętam. W każdym razie on był przy kasach, więc już na samym końcu go dorwałam, bo jak przeszłam przez alejkę z płynami, to po prostu zapomniałam, a chciałam jeszcze kupić płyn do płukania ubranek niemowlęcych, ale już dobra. Więc Lenor, Złota Orchidea, bardzo ładny zapach. I też były w jakiejś promocji, bo teraz chyba większość tych rzeczy, które ja Wam tu pokazuję, jest w tych tak zwanych mega promocjach. I Sana, dwa mydełka do rąk. O, jedno o zapachu Glam Gold i to jest mydło o zapachu wanilii i magnolii, ciekawa jestem. A ten już płyn kiedyś miałam, to jest zapachu Breezy Ocean, o takim morskim, świeżym zapachu, także dwa mydełka z Sany. Zawieszki Breath i to jest zapach biała lawenda i kwiat bawełny. Nie miałam tego jeszcze nigdy, raczej albo kupuję ten morski, albo kupuję leśny, także zobaczymy. Dwa antyperspiranty Nivea, to jest mój ulubieniec wszechczasów Black and White Invisible z takim złotym korkiem, a to jest standardowy zapach kremu Nivea, też bardzo fajny. No i tu mówiłam Wam właśnie o keksówce, zobaczymy, pokażę Wam, jest duża dosyć różnica w... Króliki tutaj zaatakowały. O, duża różnica jest dosyć w wielkości, także wzięłam sobie też taką większą tą keksówkę. Myślę, że ją właśnie na jakieś ciasto przeznaczę, a tamte jednorazówki będą na pasztet. Nie pamiętam, chyba 11 zł kosztowała, także cena też uważam za bardzo fajna, bo jedna z najlepszych ścierek kuchennych, jakie w ogóle możecie gdziekolwiek dorwać. Bardzo rzadko w Rossmanie, w którym ja akurat tutaj robię zakupy, ta Wileda się pojawia, więc jak zobaczyłam dzisiaj tą ścierkę, to ją po prostu natychmiast przechwyciłam. Ona jest bardzo chłonna, świetnie domywa, bez potrzeby jakiegoś tam wielkiego tarcia, naprawdę, no Wileda, rewelacyjna ściereczka. Dwa opakowania płatków kosmetycznych Isana. Ja używam je głównie do zmywania lakieru do paznokci, bo ja tonik raczej wklepuję w twarz, ale no wiadomo, płatki zawsze się przydadzą. Takie wielkie opakowanie po 140 sztuk. Mamy teraz aż dwa. I jak jesteśmy w konwencji Wielkiej Nocy, to wzięłam też farbki do jajek. Czerwony, pomarańczowy, zielony, żółty, niebieski. Miałam nadzieję, że one będą takie trochę bardziej pastelowe, ale już tak chwyciłam, więc takie po prostu niech będą klasyczne. I ostatnia rzecz to płyn do higieny intymnej marki Organic. 98 składników pochodzenia naturalnego, bez kompozycji zapachowych, certyfikowany, odpowiedni dla wegan, nietestowany na zwierzętach, naturalny, także jedyne co to zawsze mi brakuje pompki w takich płynach, bo ja lubię płyny z pompką, ale no, zobaczmy. No i jeszcze 10 saszetek w galarecie dla moich wybranych kociaków, także dobra, sprzątam to wszystko i zobaczymy jak nasz blok czekoladowy. Pokażę Wam jeszcze moje ostatnie zamówienie z Bonprix, które otrzymałam w ramach takiego bonu. Ja dostaję od nich czasami taki bon do wykorzystania i wtedy mogę sobie wybrać o wartości tego bonu albo dopłacam po prostu do rzeczy, które chcę sobie przetestować. Na pewno zauważyłyście, że mam ostatnio jakąś obsesję na punkcie niebieskiego koloru. Rzeczywiście ja zawsze lubiłam się w niebieskim, ale ostatnio to już jest naprawdę chorobliwe wręcz. Jak się ubieram rano, sięgam od razu po rzecz, która jest w kolorze niebieskim. Nie wiem, jakoś w duszy mi po prostu gra ten niebieski ostatnio. I właśnie zdecydowałam się na taką tunikę. O, tutaj macie serię i rozmiar 38 europejskich, ale te tuniki zaczynały się od rozmiaru 38, w ogóle 36 nie było. To jest taka tunika, sukienka, ona jest wygnieciona, bo ja ją niedawno wyjęłam z paczki. Jeszcze jej nie mierzyłam, ale jak tylko będę ją miała na sobie, to Wam pokażę. Delikatnie ona jest taka tutaj odcinana w pasie, jest zapinana na guziczki. Ja oczywiście kierowałam się wygodą podczas karmienia piersią. Tutaj ma takie marszczenia na rękawach i tutaj ma coś fajnego, co ja bardzo lubię. Tu jest możliwość nad łokciem podpięcia tego mankietu na rękaw 3/4 i ona jest wykonana z cieniusieńkiej, błękitnej wiskozy. Wydaje mi się, że na lato będzie bardzo fajna. Także zobaczymy, przymierzę i ją Wam pokażę. To był mój pierwszy wybór.
I druga rzecz to spódnica w rozmiarze 36-38, również wykonana z wiskozy, na takiej grubej, na szerokiej gumie w pasie i ona jest długa, myślę, że ona jest taka cięta z koła, w skośne, biało-czarne pasy, naprawdę wydaje mi się, że to po prostu będzie taka spódnica, którą wiecie, wkładacie, zakładacie do tego klapki, japonki czy nie wiem, trampki, zwykły t-shirt i po prostu jesteście ubrane. Wygląda mi na bardzo, bardzo wygodną rzecz, ale też jeszcze jej nie nosiłam, nie było okazji. Ale coś czuję, że nie będę się z nią rozstawała, także taka spódnica. Oczywiście linki do produktów zostawię Wam w opisie filmu. I ostatnia rzecz, już nie ubraniowa, to takie dwie poszewki bawełniane na jasiek 40x40. Tutaj mają ukryty biały suwaczek do zapięcia. Zestaw tych jaśków, kurczę, nie pamiętam ceny, ale wiem, że był jakiś naprawdę bardzo przystępny. A ja w sypialni mam z Ikei taki dywanik, identyczny wzór, szary, w białe, takie duże grochy, więc pomyślałam, że będą bardzo fajnie wyglądały na łóżku sypialnianym właśnie do kompletu z tym dywanikiem. Bardzo przyjemna w dotyku bawełna, nic tutaj nie jest szorstkie. Jeszcze ich nie prałam, ale za chwilę wrzucę je do pralki i też później, jak już położę je na narzucie, to może razem z tym dywanem po prostu Wam pokażę, bo tego dywanu również zapomniałam Wam w holu Ikeowym pokazać, ale to jest taki klasyczny właśnie dywan, który już jest od lat chyba dostępny w Ikei, także te jaśki będą mi pasowały idealnie. Wczoraj Artur z zakupami wrócił z takimi pomarańczowymi tulipanami. Przepiękny kolor. Ostatnio miałam żółte, wcześniej miałam różowe, ale wiecie co? One miały takie padnięte liście i myślałam, że... bo kwiatki ładnie stanęły i takie zrobiły się sztywne i myślałam, że te liście też zrobią się bardziej mięsiste, ale chyba jednak nie, więc muszę te listki, które są takie właśnie tutaj... chociaż one nie są takie bardzo luźne, może taki ich urok po prostu. Zastanawiam się, czy je poobrywać, czy je zostawić i czy właśnie nie rozdzielić w ogóle tych tulipanów na dwa wazony, bo wczoraj już tak dosyć późno on wrócił z tymi kwiatami. Nie miałam czasu tutaj żadnego układania w wazonie robić, tylko wyjęłam z gumki i po prostu wrzuciłam do wazonu, także zaraz się chyba nimi zajmę. Właściwie to w tym szalejącym świetle przyszłam się dzisiaj z Wami pożegnać. To przyszłam się już z Wami pożegnać, słuchajcie, w tym vlogu, żeby mogła go poskładać, to wszystko, co jest na tej karcie, za chwilę zrzucę na komputer i złożę z tego vloga. Mam nadzieję, że ten vlog pojawi się w sobotę. I chciałam się z Wami pożegnać i pokazać Wam, jaką cudowną przesyłkę odebrałam, właściwie Artur odebrał z paczkomatu i przywiózł mi do domu. Zamówiłam dla Alicji z takiej firmy Mama E.T. czapeczkę i spodenki, ponieważ jeszcze jak byłam w ciąży, to kupiłam spodenki, to jest taka marka, która szyje ubranka rosnące razem z dzieckiem. Przepraszam Was za słońce, ale centralnie świeci mi w okno i trochę tak spuściłam roletę i widzę, że jakieś bardzo dziwne są tutaj ustawienia. Dobra, wytrzymamy to. I to jest właśnie polska marka szyjąca z bawełny ubranka dla dzieci rosnące razem z nimi. No oczywiście czapeczka nie, ona jest taka typowo wiosenna, to są chyba róże na mięcie, tak się nazywa. Z bardzo delikatnej takiej pętelkowej bawełny, jednowarstwowa, właśnie selednowa, taka wiecie, miętowa w delikatne róże, z bardzo miłej bawełny. A te spodenki, które mam, są na rozmiar 62-68 i są jeszcze na nią spokojnie dobre. A teraz je wzięłam 68-74, będą prześwietlone, bo są jasne. To jest taki kolor ekriw, pastelowe, różowo, błękitno, pomarańczowe flamingi. I właśnie tutaj jakby sekretem tych spodenek są te ściągacze, że tutaj one się opierają na kostce i najpierw są takie szerokie, luźne, macie fajne miejsce na pieluszkę. Ten ściągacz w pasie jest absolutnie nieuciskowy, bardzo miła, mięciutka dzianina. Ja tamte, które mam, to ja prałam już tryliard razy i wszystko jest super, nic się z nimi nie dzieje, więc stwierdziłam, że na okres właśnie wiosna-lato wezmę jej takie jaśniutkie.
I jestem, no, zachwycona jestem jakością, dlatego stwierdziłam, że po prostu jak będę się do niej żegnać, to Wam pokażę. Tamte 62-68 mam różowe, a te właśnie, o, zobaczcie, słońce trochę zaszło, więc bardziej widać kolory, nie jest to takie prześwietlone, także naprawdę śliczne rzeczy. Mama Iti, taka marka. Znalazłam ich kiedyś na Instagramie. Ja lubię polskie marki, także stwierdziłam, że wypróbuję i teraz tak sukcesywnie, jak coś mi się na przykład skończy, właśnie na pewno te spodenki, to będę chciała jej kupować w każdym rozmiarze. Czyli jak wyrośnie z tych, to będę chciała kupić następne, bo uważam, że genialny model, nieuciskowy, rosnący właśnie razem z dzieckiem i bardzo, z bardzo, bardzo dobrego gatunku i na pewno przewygodny dla dziecka, które, wiecie, przewraca się, leży, siedzi, prostuje nogi. Także z pół śpioków już mi wszystkich powyrastała. A ostatnią rzeczą, którą pokażę Wam w tym vlogu, będzie szampon, który przez przypadek wpadł mi w rękę już jakiś czas temu. Już go jest niewiele, tylko że on niebawem pewnie wyląduje w denku, bo nie używam go sama. I to jest szampon Herbal Essence. Ja kiedyś uwielbiałam produkty do włosów tej marki, a one na jakiś czas zniknęły później z rynku. I to jest aloes i konopie, szampon wygładzający uszkodzone włosy. Po pierwsze, on jest zupełnie przejrzysty, dosyć gęsty, ma przecudowny zapach i fantastycznie odświeża włosy i skórę głowy. Naprawdę, jeżeli będziecie, nie wiem, robiły zakupy produktów do włosów, a nie wracałyście do tej serii Herbal, teraz takiej odnowionej, to bardzo Wam właśnie polecam te konopie z aloes, bo ten szampon jest, no, rewelacyjny. Jak na drogeryjny produkt do włosów, to moim zdaniem jest rewelacyjny. Ja większość produktów do włosów stosuję profesjonalnych, takich, wiecie, bardziej fryzjerskich, bo one mi po prostu bardziej służą. Natomiast, no, czasami oczywiście sięgam po drogeryjne produkty i to jest dla mnie duże zaskoczenie i na pewno chciałabym Wam naprawdę z całego serca szczególnie ten polecić, bo żadnego innego jeszcze nie przetestowałam, ale na pewno będę chciała jeszcze inne produkty, no właśnie inne linie będę chciała sobie przetestować na włosach. 94% składników pochodzenia naturalnego. Delikatny dla włosów, nie obciąża, pięknie domywa, bardzo, bardzo ładnie pachnie. No, tak. Dzień dobry, już kolejnego dnia. Witamy się z Alicją, bo właśnie mam ją na rękach, więc trudno będzie mi Wam ten blok pokazać. No ale powiem Wam, że ten przepis to jest złoto. Na moje nieszczęście, bo strasznie mi to smakuje, więc ukroję sobie taki cieniusieńki plasterek właśnie do kawy z mlekiem, którą sobie zrobiłam. I zostawię Wam po prostu przepis na dole w opisie, napiszę Wam, to jest tak banalnie proste. Ja powiem Wam, że zrobiłam pierwszy lepszy przepis, jaki znalazłam w internecie i wyszło, więc no... Na nieszczęście, dla tych, które są na diecie, to może w jakiejś wersji fit, ale jeżeli macie ochotę coś zrobić z dzieciakami, coś, co jest naprawdę bardzo łatwe, smaczne i proste. Alunia, co ty robisz? Ale ona się tu wykrzywia. To polecam Wam ten przepis, także zerknijcie sobie na dół do opisu. Tak? Zjadłabyś takie z mamunią? Zjadłabyś? Ładne, prawda? A sytuacja z pomarańczowymi tulipanami wygląda tak, że poobrywałam te liście, przełożyłam je tutaj do tego wazonu, a na stole wylądowały białe róże. Także tym produktem żegnam się z Wami, z moim ostatnim łyczkiem chłodnej kawy. Mam nadzieję, że do zobaczenia wkrótce. Trzymajcie się ciepło, kochani. Pa!